Zespół jelita nadwrażliwego jest przewlekłą chorobą czynnościową przewodu pokarmowego, która stanowi bardzo częsty problem medyczny. Uważa się, że nawet co piąta dorosła osoba w Polsce może mieć objawy zespołu jelita nadwrażliwego. Na świecie częstość występowania tej choroby szacuje się mniej więcej na 12-15%. Przy czym większość pacjentów, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest niezdiagnozowana. To znaczy nie szukają porady u lekarza i borykają się ze swoimi dolegliwościami samemu. Podstawowym objawem zespołu jelita nadwrażliwego jest ból brzucha, który najczęściej lokalizuje się w jego dolnych rejonach. To jest w podbrzuszu albo w dołach biodrowych, ale może dotyczyć również innych rejonów brzucha. Ból brzucha najczęściej jest skojarzony z zaburzeniami rytmu wypróżnień, to znaczy ze zwiększoną lub zmniejszoną częstością wypróżnień i zmianą konsystencji stolca, czyli krótko mówiąc z biegunkami lub zaparciami. To, co pacjenci bardzo często również zgłaszają, to jest uczucie wzdęcia, oddawanie zwiększonej ilości gazów, uczucie przelewania w brzuchu. Typowe jest również zwiększona ilość śluzu w jelicie i oddawanie stolców ze śluzem. Dolegliwości nasilają się najczęściej rano, po obudzeniu. Mają też związek z przyjmowaniem posiłków, nasilają się po posiłkach i typowo w sytuacjach stresowych. Uważa się, że dolegliwości nocne, wybudzające pacjenta ze snu, nie są typowe dla zespołu jelita nadwrażliwego i ogólnie dla zaburzeń czynnościowych. Dlatego jeżeli pacjent zgłasza tego typu dolegliwości, powinniśmy poszukiwać innych organicznych przyczyn. Charakterystyczny jest również przewlekły charakter dolegliwości. Diagnozę zespołu jelita nadwrażliwego możemy postawić, jeżeli początek objawów wystąpił minimum pół roku przed postawieniem diagnozy, przy czym w ciągu ostatnich 3 miesięcy dolegliwości powinny występować minimum raz w tygodniu. Ten przewlekły charakter, w sumie dosyć uciążliwych bólów brzucha, powoduje, że pacjenci mają poważnie zaburzone normalne, codzienne funkcjonowanie. Może też być przyczyną nieobecności w pracy czy w szkole. Pomimo to nie stanowi zagrożenia dla życia czy zdrowia pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynnościowymi, zespołem jelita nadwrażliwego, żyją dokładnie tyle samo, ile pacjenci bez tej choroby, natomiast jakość ich życia jest istotnie zaburzona. W badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego czy badaniach obrazowych brzucha najczęściej nie znajduje się żadnych nieprawidłowości. Błona śluzowa jelita grubego, żołądka, dwunastnicy ma absolutnie prawidłowy wygląd. Również w badaniach laboratoryjnych, takich podstawowych jak morfologia czy parametry zapalne, nie znajduje się żadnych odchyleń, są one całkowicie prawidłowe. Pacjent nie ma również żadnych objawów niedoborów pokarmowych. Zatem jeżeli jelito ma prawidłową budowę anatomiczną i funkcje trawienia i wchłaniania pokarmu są prawidłowe, to co jest nie tak? Dlaczego pacjent ma dolegliwości? Otóż mechanizmów jest kilka. Jednym z nich jest tak zwana nadwrażliwość trzewna. To znaczy fizjologiczne zjawiska, które mają miejsce w jelicie, takie jak perystaltyka, przesuwanie treści jelitowej czy obecność normalnej ilości gazu w jelicie, które u zdrowej osoby nie powodują żadnych dolegliwości, przez pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego są odczuwane jako ból. Również motoryka przewodu pokarmowego, czyli jego funkcja skurczowa jelita, funkcja przesuwania pokarmu, opróżniania się jelita, mogą być zaburzone. To znaczy jelito może mieć nadmierną czynność skurczową lub też odwrotnie, zbyt słabą i zbyt słabo się opróżniać. Okazuje się również, że jeżeli zbierzemy dokładny wywiad u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego, to u części z nich okazuje się, że początek dolegliwości wystąpił po ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej. Jakaś infekcja wirusowa, tak zwane zatrucie pokarmowe, czy infekcja bakteryjna, salmonelloza, czy tak zwana biegunka podróżnych przywieziona gdzieś z wakacji, która trwa najczęściej kilka dni, daje ostre objawy, które nawet nie wymagają jakiegoś specjalistycznego leczenia, one ustępują samoistnie. Okazuje się, że u części osób potem zaczynają się objawy zespołu jelita nadwrażliwego.
Okazuje się, że niektóre patogeny jelitowe rozszczelniają barierę jelitowo-śluzówkową i wywołują przewlekły stan zapalny w ścianie jelita o bardzo niewielkiej intensywności. Na tyle niewielkiej, że my nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego stanu zapalnego rutynowymi badaniami, ale wystarczającej, żeby upośledzić funkcjonowanie na przykład nerwowego układu, jelitowego układu nerwowego. I tutaj dochodzimy do kluczowego właśnie elementu w mechanizmie powstawania zespołu jelita nadwrażliwego, czyli funkcjonowania jelitowego układu nerwowego. Funkcja naszego jelita jest regulowana przez sieć neuronalną, zawierającą i neurony, i sploty nerwowe, która jest bardzo potężna. To jest ponad 500 milionów komórek nerwowych. To dla porównania jest to mniej więcej taka ilość jak w mózgu kota. Ta sieć neuronalna ma bardzo gęste połączenia z centralnym układem nerwowym, zarówno wstępujące, jak i zstępujące. To znaczy, że bodźce z jelita są przesyłane w dużej ilości do mózgu i bezpośrednio wpływają na nasze funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze. I w drugą stronę, to, co się dzieje w naszej głowie, przekłada się na funkcję, na pracę naszych jelit. Ten mechanizm uważa się za na tyle istotny, że odbiło się to nawet na terminologii, bo według najnowszej klasyfikacji zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego nazywa się zaburzeniami osi mózgowo-jelitowej. Można się też spotkać z określeniem mózg trzewny. Na tyle uważa się za istotne funkcjonowanie tego jelitowego układu nerwowego. Kolejnym elementem, który bierze się pod uwagę w patogenezie czy w ustalaniu mechanizmu powstawania zaburzeń czynnościowych, jest prawidłowy skład naszej flory jelitowej. Okazuje się, że zaburzenia flory jelitowej, czy to na przykład wskutek antybiotykoterapii, czy mało urozmaiconej diety, mogą bezpośrednio zaburzać funkcjonowanie jelita, zaburzać funkcjonowanie jelitowego układu nerwowego. Staje się to podstawą do prób interwencji, czyli próbujemy przywrócić prawidłowy skład flory jelitowej. Jest to jeden z elementów leczenia zaburzeń czynnościowych. Te zjawiska są przedmiotem bardzo intensywnych badań na całym świecie. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Okazuje się, że skład flory jelitowej czy jego zaburzenia również wpływają na funkcjonowanie nasze poznawcze, emocjonalne. Jeżeli mamy w pamięci, że flora jelitowa i funkcjonowanie układu nerwowego w jelitach są ze sobą ściśle sprzężone, nie powinno nas to dziwić. W diagnostyce i leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego kluczowa jest dobra relacja lekarza z pacjentem i wzajemne zaufanie. Bardzo ważne jest bardzo szczegółowo zebrany wywiad lekarski nakierunkowany na tak zwane objawy alarmowe. Chodzi o to, żeby zróżnicować zaburzenia czynnościowe z poważnymi chorobami organicznymi przewodu pokarmowego, takimi na przykład jak nowotwory czy choroby zapalne. Dlatego takie objawy jak bóle nocne właśnie, niezamierzona utrata masy ciała, objawy krwawienia do przewodu pokarmowego, objawy niedoborów każą nam rozszerzyć diagnostykę, na przykład o badania endoskopowe. Bardzo istotne jest również zróżnicowanie zespołu jelita nadwrażliwego z innymi jednostkami chorobowymi, takimi na przykład jak zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, który, jak się okazuje, może współistnieć nawet u 80% chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, a polega na zwiększeniu się, na mnożeniu bakterii w jelicie cienkim, które może dawać dokładnie takie same objawy jak zespół jelita nadwrażliwego, a wymaga trochę innego postępowania. To, co również powinniśmy wziąć pod uwagę, to są alergie pokarmowe i celiakia, czyli nietolerancja glutenu. Uważa się, że zwłaszcza w postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego powinniśmy wykluczyć celiakię, przynajmniej za pomocą badań serologicznych. W postępowaniu terapeutycznym jest cały szereg elementów. To postępowanie musi być wieloczynnikowe, tak jak wieloczynnikowy jest mechanizm powstawania tych zaburzeń. Z takich zaleceń natury, powiedzmy, ogólnej
To, co wiemy na pewno, to że aktywność fizyczna, regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają nasilenie dolegliwości. Wiemy, że poprawiają motorykę przewodu pokarmowego, wiemy, że mają działanie ograniczające stan zapalny. Być może to też stanowi kluczowy element. Pacjenci z zespołem jelita nadwrażliwego bardzo często wykazują również objawy zaburzeń natury psychologicznej czy też psychiatrycznej. W praktyce klinicznej dosyć często uciekamy się do pomocy doświadczonych psychologów czy psychiatrów. Okazuje się, że ci pacjenci bardzo często mają współistniejące depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. Czasem trudno jest dociec, co było pierwsze, czy zespół jelita nadwrażliwego stanowi manifestacje zaburzeń psychologicznych czy psychiatrycznych, czy odwrotnie, przewlekle utrzymujące się przykre dolegliwości powodują zaburzenia nastroju, właśnie depresję czy lęk. Ale pomoc doświadczonego psychiatry i psychologa może być naprawdę kluczowa. Kolejnym elementem leczenia jest próba, tak jak mówiliśmy, modyfikacji zaburzeń flory jelitowej. Robi się to albo poprzez stosowanie probiotyków, albo substancji przeciwbakteryjnych. Mówimy teraz o eubiotykach, czyli substancjach, które modyfikują florę jelitową. Mają one to również znaczenie w terapii zespołu rozrostu flory jelitowej jelita cienkiego, który, jak mówiliśmy, często współistnieje z zaburzeniami czynnościowymi. Kolejnym elementem leczenia jest leczenie objawowe. Pacjenci mają szereg bardzo przykrych dolegliwości, i naszą rolą jest te dolegliwości złagodzić. Stosujemy leki rozkurczowe, przeciwbólowe i również leki przeciwdepresyjne. Jak okazuje się, że niektóre antydepresanty wywierają bardzo dobry efekt przeciwbólowy. Kluczowym elementem postępowania są również zalecenia dotyczące diety i sposobu żywienia. Ważne jest nie tylko to, co jemy, ale również jak. Pacjent powinien wiedzieć, że kluczowe jest spożywanie posiłków w spokojnej atmosferze, powoli, bez stresu. Dobrze, jeżeli tych posiłków jest minimum 5 dziennie i są to posiłki o niewielkiej objętości. Zalecenia żywieniowe powinny być oparte na bardzo szczegółowo zebranym wywiadzie. Pacjenci bardzo często sami wiedzą, które pokarmy nasilają ich dolegliwości, które, mówiąc kolokwialnie, im szkodzą. Zalecenia dietetyczne są również dopasowane do postaci zespołu jelita nadwrażliwego. Część pacjentów ma tak zwaną postać biegunkową, czyli dominują ponad 1/4 wypróżnień, to są wypróżnienia luźne. Część pacjentów ma głównie zaparcia, a u części chorych zaparcia i biegunki mogą występować naprzemiennie. I zalecenia dietetyczne są troszeczkę inne w zależności od tego, która postać zespołu jelita nadwrażliwego dominuje. W postaci zaparciowej staramy się, aby pacjent dostarczał sobie w diecie odpowiednią ilość błonnika, zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego. Pamiętać jednak należy, że u części osób, zwłaszcza błonnik nierozpuszczalny, w dużych ilościach może nasilać wzdęcia, to uczucie przelewania, czy wręcz na przykład nasilać zaparcia i bóle brzucha. U niektórych chorych uciekamy się do takich postaci błonnika rozpuszczalnego dostępnych w aptekach, który zazwyczaj jest lepiej tolerowany. Błonnik zawsze powinien być uzupełniony o odpowiednie nawodnienie. Pacjent powinien wypijać minimum 1,5 litra płynów dziennie. Ważne jest unikanie potraw smażonych, dlatego że potrawy smażone tłuszcz w dużej ilości działają drażniąco na przewód pokarmowy, stymulują jego motorykę i mogą nasilać biegunki. Zazwyczaj również zalecamy ograniczenie czy wyeliminowanie z diety napojów gazowanych i potraw dodatkowo słodzonych, czy to cukrem, czy słodzikami, jak również mocnej herbaty i kawy. Pamiętać również należy, że nawet 50% dorosłej populacji ma albo znacznie ograniczoną aktywność, albo w ogóle nie ma aktywności laktazy i ma trudności w trawieniu, zwłaszcza świeżego, słodkiego mleka. To powinna być jedna z podstawowych interwencji dietetycznych, czyli próba wyeliminowania słodkiego mleka, czy w ogóle
nabiału bardzo często przynosi ulgę w dolegliwościach. W ostatnich czasach sporo pojawiło się doniesień na temat skuteczności w zespole jelita nadwrażliwego, czy w ogóle w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, diety z ograniczeniem tak zwanych produktów FODMAP. To są cukry, oligosacharydy, mono i disacharydy oraz niektóre alkohole, które przyjmujemy z pokarmem, które są w bardzo niewielkim stopniu albo w ogóle nie są trawione przez nasz układ pokarmowy. Prowadzi to do nasilonej fermentacji, zwiększonej ilości gazów w jelitach i właśnie u części osób nasilenia objawów zespołu jelita nadwrażliwego. Dieta z ograniczeniem produktów FODMAP okazuje się, że nawet u 60-70% pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego łagodzi dolegliwości albo znosi je całkowicie. Ponieważ jest to dieta dosyć restrykcyjna z ograniczeniem wielu produktów, zarówno warzyw, owoców, żywności przetworzonej, ale też produktów, które są nam potrzebne w normalnej diecie, warto jest posłużyć się poradą doświadczonego dietetyka po to, żeby nie doprowadzić do niepotrzebnych niedoborów, żeby ta dieta nie była zbyt restrykcyjna. Dieta pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego zazwyczaj zależy od indywidualnych reakcji pacjenta na żywność. Jakkolwiek żywienie nie jest przyczyną choroby, jednak niektóre pokarmy mogą znacząco nasilać dolegliwości. Dlatego dostosowanie sposobu żywienia jest ważnym elementem leczenia tej choroby. Pacjentom zaleca się dietę lekkostrawną. Posiłki powinny być jadane regularnie w małych porcjach. Zbyt obfity posiłek może być przyczyną bólów brzucha i biegunek. Ważne, aby posiłki były jadane w spokojnej atmosferze bez nadmiernego pośpiechu. Wskazany jest również krótki wypoczynek po jedzeniu. Pamiętajmy, w zespole jelita nadwrażliwego ważne jest nie tylko co jemy, ale także jak jemy. Jedną z najbardziej dokuczliwych dolegliwości są wzdęcia związane z nadmierną ilością wydzielanych gazów lub z ich zatrzymywaniem. Dlatego należy wykluczyć z diety produkty wzdymające, takie jak kapusta, nasiona roślin strączkowych, cebula czy czosnek. Niewskazane są także potrawy tłuste i ciężkostrawne, które mogą znacząco nasilać dolegliwości. Z diety powinna być eliminowana mocna kawa i herbata, gdyż zawarta w nich kofeina i teina mogą zwiększać kurczliwość jelita cienkiego i nasilać dolegliwości. Dodatkowo nie zaleca się spożywania napojów gazowanych, które powodują wzdęcia. U pacjentów ważna jest modyfikacja diety uzależniona od postaci choroby. Przypominam, że rozróżniamy postać biegunkową i zaparciową. W postaci zaparciowej zaleca się dietę wysokobłonnikową, która pobudza perystaltykę jelit. Natomiast w postaci biegunkowej należy zastosować dietę ubogobłonnikową opartą o produkty zbożowe oczyszczone. Jak więc widać, dieta u osób z zespołem jelita nadwrażliwego musi być określana bardzo indywidualnie, dlatego tak istotna jest współpraca z dietetykiem.